My udzieliliśmy grantu na zrealizowanie tej konferencji, ale pomysł w całości wyszedł od młodzieży. Spotkaliśmy się z samorządem uczniowskim w zeszłym roku szkolnym i właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować taką inicjatywę. Pomysłodawczynie od słów przeszły do czynów i konferencja Aktywność młodych osób w swojej małej ojczyźnie, działalność w organizacjach pozarządowych i wpływ na lokalną społeczność stała się faktem. W piątek salę widowiskową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie do ostatniego miejsca wypełnili uczniowie, którzy słuchali wystąpień pokazujących, dlaczego warto być aktywnym i wpływać na lokalną rzeczywistość. Taki właśnie cel postawili sobie organizatorzy edukacyjnego spotkania. Naszym celem jest przede wszystkim zaktywizowanie młodych ludzi do działania, żeby się poprawiło w naszej lokalnej społeczności, aby powstawały nowe rzeczy, ciekawe dla młodych ludzi. Czy nam się to uda? Mamy nadzieję, że tak. Dorośli, doświadczeni w prospołecznych działaniach podkreślali, że trzeba młodym umożliwić realizację ich pomysłów, bo to oni są gwarantem rozwoju. Jeżeli pozwolimy młodzieży wykazać się, pozwolimy im działać, to wtedy dostrzeżemy tą wartość, która płynie z ich działań. Tak na dobrą sprawę, gdyby nie młodzież, w każdym pokoleniu nie następowałyby żadne zmiany. To młodzież zazwyczaj inicjuje jakieś zmiany, to młodzież mówi, nie chcemy tak, chcemy inaczej, wolimy inaczej i to często z inicjatywy młodych zaczyna się zmiana. Oni już zupełnie inaczej patrzą na świat, już są bardziej ze społeczeństwa takiego, młodzież jest bardziej cyfrowa, tak? Zupełnie inaczej spogląda na pewne rzeczy, na pewne dziedziny niż my. Więc no niestety są naszym ziarnem przyszłości. Głośno wybrzmiało, że młodzi doskonale się odnajdują w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Niemniej nie należy ich pozostawiać samych sobie. Młodzi ludzie widzą te zmiany, ale przede wszystkim odnajdują się w nich. Sztuczna inteligencja, media społecznościowe, sam internet i to, że praktycznie całość życia publicznego przenosi się do sfery elektronicznej. Sam fakt tego, że zdecydowaną większość wniosków, o ile nie wszystkie wnioski, składają już w wersji elektronicznej. To też świadczy o pewnej zmianie w czasach, w których żyjemy i tutaj właśnie jest przestrzeń dla młodych ludzi. Młodych ludzi trzeba inspirować, trzeba ich wspierać, ale nie można im mówić konkretnie, jak mają działać i co mają robić, bo to oni sami wiedzą najlepiej i wiadomo, że jest takie powiedzenie, żeby się uczyć na cudzych błędach, ale każdy dobrze wie, że najlepiej się uczy człowiek na własnych błędach i kiedy młodzi ludzie mają popełniać też błędy, jak nie teraz. Jeżeli nauczą się teraz pewnych rzeczy, pewnych standardów, pewnych norm, potem będzie im łatwiej. Ale przede wszystkim młodym ludziom należy dać przestrzeń. Swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami z pracy społecznej podzieliła się z uczestnikami konferencji Amelia Rudnicka. Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przygodę w aktywności społecznej rozpoczęła od 12 roku życia. Rozpoczynała jako wolontariuszka w rodzinnej miejscowości Ćmińsk. Amelia Rudnicka przyznała, że warto jest być aktywną. Najważniejsze, co zyskałam dzięki aktywności społecznej, to przede wszystkim wrażliwość na drugiego człowieka, umiejętności dialogu, negocjacji, bycie świadomą osobą w społeczeństwie obywatelskim. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ wiem, że to są umiejętności, które przydadzą mi się w życiu prywatnym, ale także i w pracy. Młodzi wyjawili, z jakimi problemami borykają się w Świętokrzyskim. Niedostrzeganie ich, nie włączanie w życie społeczne, ale także no tutaj jest kwestia, nie wiem, na przykład komunikacji, ale wydaje mi się, że takim bardzo mocnym i odczuwalnym problemem jest to, że młodzi po prostu czują się zaniedbani, dlatego bardzo często decydują się na ucieczkę z województwa. Takie spotkania mają być mównicą, z której młodzi głośno o tym mówią. W debacie przysłuchiwali się radni Rady Miejskiej w Ożarowie, którzy przyznali, że konferencja poświęcona takiej tematyce wesprze i zachęci młodych do działania. Fajne osoby tutaj przemawiają, zachęcają do jakiejkolwiek aktywności, żeby nasza młodzież gdzieś się uruchomiła. Potrzeba tak naprawdę jest ogromna. Oprócz teoretycznego wypracowania koncepcji działań są instytucje, które wesprą pomysłodawców w ich realizacji. Samorządy szkolne, samorządy uczniowskie, samorządy studenckie, koła naukowe mogą się do nas zgłosić i możemy ich wesprzeć w innym działaniu również. I na przykład mamy grupy młodzieży, które chciały zorganizować dla swojej społeczności szkolnej
kurs udzielania pierwszej pomocy. I to jest realna zmiana. Oni chcą, widzą, że to jest dla nich ważne. Mamy miejsca, które na przykład w szkołach młodzież sobie zrealizowała miejsce wypoczynku. Z Ożarowa, Jerzy Strzyż, STV Info.